tonów. Spierdalamy przed psami, jesteśmy kozakami, walimy wiadra cały dzień. Panowie, poddajcie się, biuro szeryfa! Co jest? Kurwa! Tu. Nieźle. Tu jest, patrz, takie schody w dół. Ale wiesz, co byśmy zrobili? Patrz, tu byśmy, no, tymi schodami zjechali. Rzeczywiście, świetny pomysł. Zdawaj tymi schodami. Czekaj, zobaczmy tędy tutaj. Kask na bani cały czas. Wow, nieźle. Znaczy, ty, ale tymi schodami? Patrzyłeś tutaj na końcu tych schodów? Dosiadał do strady. A dałbyś wtedy zjechać motocyklem? No tym, to tak nie bardzo, wiesz, o co chodzi. Wiem, no wiesz, mi by się nic nie stało, ale wiesz, o co chodzi. Słuchaj, no to krosa, no wiem, o co chodzi, przy tym też byś dał zjechać radę, już nie pierdol. No i tam jest dojście do tej autostrady na prost. Tak, i na pewno jest tam wyjazd? Tak, był tutaj George. No to możemy to zrobić, możemy to zrobić, ty. Do góry! Już proszę, nie strzelajcie, nie strzelajcie! 47, 10. Nie strzelajcie! Napastnicy są gotowi do odjazdu, czy wszyscy są gotowe? Nie chcemy żadnej strzelaniny bez numerów, bo go odpalę! Nie, nie, proszę! Chciałem tylko kupić cheatosy! Dzisiaj nikomu nie staje! 10-4, czy wszystkie jednostki są gotowe? Czekajcie jeszcze! Red Bull. Nie ruszaj się, nie ruszaj się! Dobrze, proszę pana! Proszę pana, słyszy mnie pan? Słyszę, słyszę. Za 30 sekund ma pan zielone światło, aby opuścić teren sklepu. Zrozumiał pan? Gotowy goblin. Gotowy jestem, gablitku. Goblin! Niech to się już skończy! Spokojnie, to się dopiero zaczyna, bratku. Nie. Ale będzie teraz szał. Jestem tylko biednym taksówkarzem! Nie! Gablę, będziemy mieli ucztę! Jeśli policja podnosi oczekiwanie... Wychodzimy powoli, zakładzie, wychodź, wychodź powoli, wychodź! Wychodź! Okej, dzięki, że się do czegoś przydałeś! Zapraszam pana, tutaj do mnie. Na spokojnie sobie jedziemy, nic za mnie zrobią! Gdzie to było? Jakiś murek? Marcin Golin rzucił rudę mu na tacę 100 żetonów. Spierdalamy przed psami, jesteśmy kozakami, walimy wiadra cały dzień. Chodzimy stąd. Szybko, szybko, szybko! Dawaj, Kaplin, dawaj, dawaj, dawaj! Nara, kasztany! Essa! Nie spełnij do oczekiwań! Ała, właśnie! Kurwa, mój kark! Ała, co za jebana robota! Musimy to w końcu rzucić, zanieść się normalnym! Gdzieś. Albo do domu, nie wiem już, gdzie można jechać. Można się kręcił się wokół domu. Dobra, i wracamy z paleto, tak? Tak jest. Ty mi idzie, ma. Jedzieć. Szukają nas. Za nami jadą, panowie. Jak to możliwe, kurwa, źle to zgubiłeś, kurwa mać! Przecież wracamy z paleto, no co chodzi. A, okej. Okay. Zatrzymać się? Ubierz coś na siebie, George, masz jakąś bluzę? Tak, tak. Dobra, no wracam z palety, okej. Okay. Halo? Panowie, poddajcie się, biuro szeryfa! Ale czemu się mamy poddać, o co chodzi? Dlaczego mi się poddać, halo? Halo? O co chodzi, ja wracam z palety z pracy, wypierdalać. Szybko, szybko, szybko! Ale co zrobiliśmy? Kurwa, mówiłem, żebyś inaczej jechać! Jebany kurwa kacapie, ty wróciłeś się do miejscówka jakby do nich! Jełopie! Dobrze pojechałem. Chuja pojechałeś, kurwa, w drugą stronę, żeby mogłeś spierdalać, w ogóle zmienić szyk, a ty pojechałeś po linii prostej, kurwa! Do chuja!
Ej, panowie, biegamy na naszą melinę starą i przebiegamy przez drzwiczki i idziemy na hasardę balasu, i tam się chowamy. Na naszą starą melinę. Dobra. Stara melina, wchodzimy przez, normalnie, wchodzimy do niej, przechodzimy przez drzwiczki, te wyjściowe na szluga, co się wychodzi, i przez murek i do balasów. I rozdzielamy się, i powodzenia. Musimy się dobrze schować. Schować w domkach się musimy. Czekajmy, kurwa, szybko. Ja pierdolę, przecież to już wyszło, to się odjebało. Ja pierdolę, jaki pościg. Dobra. Poddajesz się. Kurwa, ale jaja! Podsłuchiwał nas, gostował nas. Powiedział, że chcemy od drugiej strony podjechać. Jebany. Niezły, ale przechytrzyłem go. Ja mu podałem pierwszy krok, ale drugi, kurwa, był nieznany, bo sam nawet nie widziałem. O kurwa, mać, co zrobię? XLAN i EC2 rzucił rudemu na tacę 100 żetonów. Cholerka. To zajebisty kadet już na domek BALLASUW pobiegł XDDDDDD. Mogłem go zgłosić, ale dopadnę go inaczej tego kadecioka. Jeśli mi oglądasz, kadecioku, wiesz, że ci odjebie. Wyłączę streama i ci odjebie. I ja nagram to. Co ich tak długo nie ma? No w końcu! Panowie, trzeba się przebrać i skoczyć do fryzjera. Ja niestety muszę upleść te siwe włosy i przefarbować je. Oni już są chyba za bardzo wczuci na mnie. Nie wiem, czy przez siebie nie widzieli nas. Ty mopa wyglądasz, jakby byłeś rudy, wiesz? Ty nie masz swojej twarzy, gościu. No dobra, zaraz się to zrobi. Powiem ci ogólnie, to ja dobrze pojechałem, nie wiem jak oni nas tam kurwa zobaczyli. Nie no, ogólnie wydaje mi się, że jak jechaliśmy tymi torami, mogliśmy troszkę jeszcze dalej jechać i jak jakiś skręt w lewo w jakąś, wiesz, mieścinkę malutką wjechać. A my na główną trasę wjechaliśmy. To było za oczywiste, kurwa, stary. Dobra, nieważne, istotne, udało się, trudno, po perturbacjach, ale się udało. W ogóle tam jaka awantura była, oni się z balasami strzelali, a ja w krzakach, kurwa, domyślili się, dlatego właśnie chciałem biec za taką miejscówkę i zawsze wysiadasz z samochodu, nie masz klamki w łapach i uciekaj, biegnij. I jak psy do ciebie celują, to skupiają na siebie uwagę innych gangsterów i zaczynają do nich napierdalać, a my uciekamy. Oni we trójkę albo we dwójkę za mną. Już jest dobrze. Za tobą gonili cię jacyś, czy nie? Nie, ale ja goniłem psa przez chwilę, bo kadecioc jakimś cudem wiedział, że przejdziemy przez te tyle drzwiczki i podjechał tam od tej strony. I biegł na patrolę od razu, a ja biegłem, tak ale samo. Słuchaj, ale dobrze, bo ja dzięki temu biegłem jakby za nim, za tym psem. I on wyszedł z radiowozu, a ja wszedłem za nim. Do radiowozu i odjechałem, a on poszedł na daszki i nas szukał. Z radiowozem odjechałeś? Tak, ja mówię ci, wiesz jak jest ten murek, co się przeskakuje do balasów u nas. Tak, wiem, no. I tam pies zaparkował, jakby wiedział, i pobiegł na te domki, a ja przeskoczyłem przez ten murek, wsiadłem do radiowozu i z dupcem. I tak myślę, czekasz na George'a, czy może spierdolę, bo powiedział, że się rozdzielamy. A najlepiej jest się rozdzielić, bo oni myślą, że będziemy się szukać. A my się rozdzielamy, chowamy w krzakach, kurwa, i jest cisza. Najlepsza metoda, stary. Halo. Siema, halo. Co jest? Kurwa! Tylko przylecieć. Zajebiście. A, rozjebali. Tak. Auć. No życie tak nie da, gościu. To nie ma sensu. Jadę. I dawaj pod wejście do więzienia. Dobra. Co jest?
A to ty, no siema, co tam? Już za chwilę będę, jestem z DD. O kurwa, chyba federalni za mną. Kto to tam ten? To jest Żul. Dobra, dobra. Nie za dużo wokół nas, żeby nie było osób. Nie, logam. Ale czekaj. Pisz mi SMS-y, nie mogą nas widzieć razem. Chłopie. Dobra, dobra, ja jadę. Nie masz naprawki może, Didi? Kurwa, właśnie nie. Cicho, ktoś podjechał. Dobrze, ale wiesz co? Halo? Ten co zajechał właśnie, to on pytał o ciebie, wiem, tym wiem, samym pick-upem. To jest on. Czysto. Dobra, spytamy. Siema, Martin. Ten radę. Halo, chłopaki! Halo! Gdzie jesteście? Siemano! Siema! Siemano! Przyjadę, hello! Chodźcie, wtedy tak nie wyjdziecie, bo was strażnicy zablokują.